Kochani, a ja nazywam się Agata Cerońska, a więc jak domyślacie się, jestem żoną tego pana, który był tutaj z przodu. Przepraszam, jeśli jestem roztrzepana, ale z tyłu padał mi w plecy deszcz i wiał mi we włosy wiatr. Ale nie wstydzę się. Mam dla was fajne słowo. Zanim podzielę się z wami tym, co mam w sercu, chcę wam powiedzieć taką prostą rzecz, że śmierć do każdego z nas przyjdzie nieproszona. Czy chcemy tego, czy nie, to ona po prostu nie zapyta nas, kiedy przyjść. Ona po prostu przyjdzie. Natomiast zupełnie inaczej jest z miłością i zupełnie inaczej jest z Bogiem. Bóg nie przychodzi niezaproszony. Niezaproszony przychodzi diabeł, ponieważ on jest wstrętny. Bóg jest dżentelmenem i jeśli chcesz, aby on dzisiaj zamieszkał w twoim sercu, to po prostu go zaproś, a gwarantuję ci, że zamieszka w tobie na wieki, a żeby prościej to zrozumieć, zamieszka i nigdy się już z twojego życia nie wyprowadzi. Nazwałam sobie to słowo prosto, tak, żebyśmy byli żywą księgą. Każdego dnia, kochani, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzącymi ludźmi, czy niewierzącymi, płyną do naszego życia różnego rodzaju informacje. Głosy mówiące nam o naszych przekonaniach politycznych, agenci ubezpieczeniowi próbują zasiać w nas lęk. Nieustannie ktoś nas o czymś informuje i chce nas w coś zaangażować. Nieustannie ktoś chce nas w jakiś sposób zdefiniować i przypisać nam tożsamość lub przynajmniej zawładnąć częścią naszego życia. Zawiadywać nami poprzez emocje i informacje, przez odnoszenie się do naszych potrzeb. Jesteśmy ludźmi żyjącymi na tym świecie i każdego dnia ulegamy pewnego rodzaju wpływowi. Każdego dnia wpływa na nas mnóstwo informacji. Wiesz, jak jest. Nagle odkrywasz, że potrzebujesz nowego samochodu. Nagle odkrywasz, że potrzebujesz nowy telefon. W zasadzie nie wiesz po co, bo nie zamierzasz na nim wykonywać więcej czynności, ale informacje, które codziennie do nas docierają, cały czas nami manipulują i cały czas chcą nami władać. Nieustannie jesteśmy informowani, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe. Pytanie, czy przyjmujemy te informacje, czy pozwalamy, aby te informacje kształtowały nasze życie. Ciągle tak naprawdę ma coś na nas wpływ. Pamiętam, jak lata temu, to już było naprawdę bardzo dawno, nie było jeszcze w zasadzie Facebooka, nie było tak rozwiniętego internetu i tak dalej. Nie można było w zasadzie wszystkiego od tak sobie kupić. Moja teściowa robiła taką prenumeratę takiej książeczki, może wam się to otarło o uszy, Bonprix. I tenże Bonprix zaproponował mojej teściowej, a ona miała problemy z kręgosłupem, że jak kupi sobie takie perły, taki naszyjnik z pereł, to ten naszyjnik z tych pereł spowoduje, że ona nie będzie miała tego bólu kręgosłupa, to jest jak gdyby jedna informacja, a druga, że będzie stabilnie chodziła. I mama jeszcze wtedy jako niewierzący człowiek kupiła sobie te korale i wiecie, co po nich tylko zostało? Kupę problemu, ponieważ nasz mały syn kiedyś rozciął te korale i wsadził sobie taką jedną perłę do nosa. To jest tak właśnie, jak nie umiemy, że tak powiem, przyjmować, nie mamy tego właściwego filtra w sobie. Dajemy się informować światu, czego potrzebujemy, kiedy podchodzimy tak naprawdę do informacji w sposób bezmyślny, to stajemy się taką maszynką. To świat dyktuje ci dzisiaj, jak masz wyglądać, jak masz się ubierać, z kim masz się przyjaźnić, jakim autem masz jeździć. Jest pewnego rodzaju trend. I jeśli w tym trendzie nie będziesz, jeśli nie będziesz w tym systemie, to będziesz gorszy. Kiedy będziemy potrafili wybierać rzeczywistość, to tak naprawdę życie nasze będzie wyglądało zupełnie inaczej. Kiedy rozpoczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, nie padał jeszcze deszcz. My się tutaj rozkładaliśmy, mieliśmy jakiś czas próbę i naprawdę było bardzo fajnie. Wszyscy sobie chodzili, spacerowali, rozmawiali i tak dalej. Ale wystarczy, że zaczęło padać, a my mamy określony cel. Wystarczy, że zaczęło padać i natychmiast ludzie pouciekali. Czemu? Bo pada deszcz. Bo pada deszcz, ale my nie zakończyliśmy. Zauważyliście to? Poprowadziliśmy spotkanie tak, jak sobie wcześniej założyliśmy. Kiedy tak naprawdę człowiek przyjmuje Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, doświadcza ogromnej zmiany i tak naprawdę te informacje, którymi każdego dnia jesteśmy bombardowani, one nie mają na nas żadnego wpływu. To my zarządzamy informacjami, które przychodzą do naszego życia. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy będziemy potrafili wybierać, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Życie wygląda zupełnie inaczej. Będziemy umieli się poruszać w tym świecie, który nas notorycznie bombarduje i nieustannie odnosi się do naszych potrzeb, do naszej tożsamości i nieustannie chce nas informować, co powinniśmy polubić i co powinno nam się podobać. Wiecie, jak często ciężko, być może doświadczacie tego, jest się wyłamać z pewnego systemu. Jest powiedzieć pewnej grupie ludzi, ale ja tak dalej nie chcę, nie idę z tobą. Mam własne zdanie, jestem pewna własnego zdania. I nie czujesz się z tego powodu gorszy. I nie czujesz się z tego powodu źle, że cię odrzucili. Chciałabym, kochani, abyście wiedzieli, że ta rzeczywistość, która nas otacza, ona nie jest ani najważniejszą, ani ostateczną. Nasze życie tutaj na ziemi trwa około kilkudziesięciu lat, jeśli się dobrze prowadzimy. Natomiast to jest bardzo istotna informacja dla ciebie i dla mnie. Komu pozwolisz wpływać na twoje życie? Dzisiejsze pokolenie, zgodzicie się na pewno ze mną, jest przewrażliwione i słabe. Widzieliśmy wszyscy, co było podczas COVID-a. COVID zmiótł ludzi. Zaszczuci lękiem ludzie pochowali się we własnych domach. Sparaliżowani lękiem przestali normalnie funkcjonować. Dzisiaj deszcz mógł też ludzi, którzy nie mają w sobie boskiego życia, spowodować to, że nie osiągną tego, co sobie dzisiaj na przykład założyli. Czemu to pokolenie dzisiaj takie jest? Wiecie, ono się takie nie urodziło. To pokolenie się takie nie urodziło. Młodzi ludzie nie urodzili się tacy. Oni po prostu są tak wyedukowani. Dlatego tak bardzo ważne jest to, co na nas wpływa. Komu pozwalamy mówić do naszego życia. Kochani, diabeł to nie jest stwór z rogami, z ogonem, który przyjdzie i cię tam pobodzie i pokuje. On będzie chciał cię utrzymywać w tak zwanym ciemnogrodzie, abyś nie widział rozwiązania, abyś nie widział ratunku, aby to, co proponuje świat, wpływało na ciebie, abyś nie miał własnego zdania. Kiedy zaczęłam się zastanawiać właśnie nad tym, że to pokolenie dzisiaj jest takie, a nie inne, to właśnie zrozumiałam to, że to jest tak wyedukowane pokolenie. Wiecie, kiedyś się włączało radio i można było posłuchać fajnych słuchowisk. Zgadzacie się ze mną? Ja mam 46 lat, ale kiedy się włączało radio, naprawdę można było posłuchać wartościowych rzeczy. Wartościowych. Dzisiaj na TikToku jest taka baledra. W telewizji jest taka baledra. Czemu? Bo ludzie są coraz bardziej płytcy, coraz mniej szukający wzorców, coraz mniej zaglądający do prawdy, a coraz bardziej uzależnieni od systemu. To system mówi, jak masz czuć, to system mówi, jaka jest twoja tożsamość i kim jesteś. Przytoczę taką rodzinę, która występuje na TikToku, może ktoś z was to zna, mi to pokazała córka nasza, rodzina Magikali. Miliony ludzi ogląda tęże rodzinę. Ta rodzina pokazuje światu swoje mieszkanie i to, co tam robią, libacje. I na przykład Magikal mówi do swojej mamy Gochy, zadaje jej takie pytanie: mama, piwo czy wino? A ona robi tak: mleko! I to ma miliony oglądnięć. Mateusz się śmieje z nas. Rozumiecie, o co chodzi? Mama, piwo czy wino? Mleko! Z tego memy dzisiaj robią. Wiecie, co to jest? Tragedia. 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 Diabeł zrobi wszystko, aby zasłonić ci prawdę. A będzie chciał cię faszerować debilizmami i głupotami. Popatrzcie, jak to wygląda. Pewien mądry polski profesor powiedział kiedyś taką rzecz, że naga prawda nie jest atrakcyjna, ale atrakcyjne jest fajnie ubrane kłamstwo, nie? Kiedy ludzie widzą nagą prawdę i przyozdobione kłamstwo, wybierają przyozdobione kłamstwo. Kiedyś wkładano pracę, trud i poświęcenie w coś, żeby coś osiągnąć. Dzisiaj jest totalny pretensjonalizm. Wszystko mi się należy, dla mnie, pode mnie, ze mną, oby tylko nie przeze mnie. Jest coś, co jest niezbędne dla każdego człowieka. To jest to, że Bóg chce, aby Jego Słowo miało wpływ na nasze życie. Czy wiesz, że Bóg chce, aby Jego Słowo miało wpływ na twoje życie? Kochani, ja należę do tej wspólnoty, jestem współtworzycielem tej wspólnoty. Nie jesteśmy ludźmi religijnymi, jesteśmy normalnymi ludźmi. Zauważyliście, w jaki sposób mówimy? Ponieważ my nie poznaliśmy kolejnej liturgii i nie przynosimy wam kolejnego obrządku. My przynosimy wam żywą osobę, jaką jest Jezus Chrystus. Zdaję sobie z tego sprawę, że w ogóle Bóg jest tak wykrzywioną postacią. Wszystko tak naprawdę podciągnęliśmy pod tego Boga, bo kogoś trzeba było osądzić. Czy robimy to świadomie, czy podświadomie, to zwalamy wszystko na Boga. Przynosimy wam dzisiaj słowa Ewangelii i słowa tego, że bardzo łatwo jest przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i wziąć dzisiaj darmowy bilet do nieba. I powiem ci więcej. I nic nie musisz więcej robić. To, czy będziesz dalej chciał iść za Bogiem, to jest twój wybór i twoja decyzja. Bóg jest Bogiem ludzi wolnych. On nikogo nie zniewala. On ci daje niebo, i daje ci możliwość wyboru. Czy to nie jest mocne? To się płakać chce. Bóg nam daje zbawienie i daje nam możliwość wyboru. Przyjmij zbawienie za darmo, a dalej możesz żyć jak chcesz. Pójdziesz do nieba. Boże Słowo mówi, Boże Słowo powinno być w naszym życiu tak obecne, jak świadomość tego, że potrzebujemy każdego dnia jeść. Bóg chce, abyśmy przenieśli swój umysł do Jego świata poprzez odnowienie umysłu. Dlatego, że ten świat, kochani, domaga się naszej uwagi, domaga się prawa zamieszkania w naszym umyśle, domaga się prawa do sterowania nami przez różnego rodzaju bodźce. I to jest decyzja każdego człowieka, czy zgodzi się z tym. To jest nasz wybór. To jest twój wybór, czy oddasz Jezusowi życie i czy Jego Słowo będzie miało wpływ na twoje życie, czy tak naprawdę będziesz światosterowalnym człowiekiem, obsługiwanym poprzez bodźce płynące z tego świata. Chcesz tak skończyć? Wiecie, że kiedy nie narodzimy się na nowo tutaj na tej ziemi, to niestety pójdziemy do piekła, a w piekle jest wieczna dywagacja. Tam nie będzie już ratunku. W piekle będzie można zadawać mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Chciałabym cię dzisiaj prosić, jako zbawiony człowiek, narodzony na nowo, świadomy tego, kim jest, abyś wyłączył głosy, które mówią do ciebie. Jeśli jesteś zbawionym człowiekiem, to wyłącz głosy i bodźce, które każdego dnia próbują wprowadzić cię w rzeczywistość tego świata, pokazują ci różnego rodzaju potrzeby. Pamiętaj o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Ja nie namawiam cię, żebyś stał się miłośnikiem czytania Biblii. Nie o tym mówię. Teraz zapiszemy się do klubu czytania Biblii. Nie. A jeśli nie jesteś narodzony na nowo, to ja przeklinam w imieniu Jezusa wszelkie głosy, które mówią dzisiaj do ciebie, że nie potrzebujesz zbawienia, że ten temat zostawisz sobie na później. Tylko wiecie, skąd wiesz, że będzie dla ciebie jutro? Skąd wiesz, że dla ciebie jutro będzie poranek? Skąd wiesz, że dla ciebie jutro zaświeci słońce? Skąd wiesz? Skąd wiesz, że jutro nie odejdziesz z tej ziemi? Lata temu na takim spotkaniu, to było bardzo dawno temu, nie było właśnie jeszcze Facebooka, nie było takich dobrych komórek, różnego rodzaju tych nowoczesnych rzeczy. Było spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe i była tam pewna kobieta, która robiła zapiski. I ona nie bardzo chciała pojednać się z Bogiem. Minął pierwszy dzień, minął drugi dzień i trzeciego dnia oddała życie Jezusowi, a czwartego dnia umarła. Skąd wiesz? Skąd wiesz, że dla ciebie będzie jutro? Myślę, kochani, że współczesny Kościół przypomina Izrael pod wieloma względami. Izrael za czasów Eliasza. Za czasów Eliasza ów prorok wystąpił przeciwko głosom, które mówiły do narodu izraelskiego. Było tam 400 proroków Bala i przewodziła im pewna królowa. I Eliasz powiedział do nich: jak długo kuleć będziecie na obydwie nogi? Jak długo kuleć będziecie na obydwie nogi? Jeśli uważacie, że Bal jest waszym Bogiem i że warto jest poddać się jego prowadzeniu, to służcie mu i nie próbujcie pamiętać o Jahwe, Bogu Izraela. Tylko pójdźcie w jedną stronę, opowiedz się, zdecyduj coś. Decyzja w życiu każdego człowieka jest jedną z bardziej opresjonowanych rzeczy. Ludzie kręcą się wokół decyzji, ale decyzji nie chcą podejmować. Ale jeśli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to nieważne jak wielu proroków ma przeciwna strona. Służcie Bogu Izraela. Jedną z ważniejszych rzeczy w życiu jest to, komu pozwolimy mówić do naszego wnętrza. Komu pozwolisz mówić do twojego wnętrza? I taki prosty przykład jazdy autem. Kiedy jedziesz autem, trzymasz kierownicę i w samochodzie kilka osób włącza GPS. I nagle słyszysz mnóstwo komend. W prawo, w lewo, do przodu, wycofaj. Każdy mówi coś innego. To są właśnie te głosy, które mówią do nas każdego dnia. Wyeliminuj te głosy. Wyeliminuj te głosy. Bóg mówi tak, że jesteśmy w stanie Go zrozumieć. Jesteśmy w stanie pojąć to, co On będzie do nas mówił. Może zadajesz sobie takie pytanie, ale jak? Czy ja Go zrozumiem? Tak, zrozumiesz Go. Ponieważ On mówi wyraźnie. Tak powiedział o sobie w Słowie, że jest Bogiem, który mówi wyraźnie, nie mówi w zagadkach. To, co religia skomplikowała i tam, gdzie religia postawiła znak zapytania, Bóg rozkomplikowywuje to. Bóg mówi w sposób wyraźny. Bóg jest poza czasem i nie narzuca się, ale my potrzebujemy jako ludzie wykorzystać czas, aby nie zmarnować swojego życia. Nie zmarnuj swojego życia. Wykorzystaj czas. Wykorzystaj czas. Dobrze. Super, usiądź sobie i posłuchaj dalej. Bóg jest poza czasem, ale ty potrzebujesz odpowiedzieć w tym czasie, czyli na ziemi, podczas swojego życia, potrzebujesz odpowiedzieć na słowa Ewangelii. Największym uzdrowieniem, jakie człowiek może przeżyć, to zrozumienie informacji, że jesteś kochany przez Boga. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, ja w 2004 roku oddałam życie Jezusowi, czytając Boże Słowo. Nigdy wcześniej nie czytałam Biblii. Tak naprawdę ja myślałam w ogóle, że Biblia jest taką instrukcją, którą w zasadzie może trzymać w ręku ksiądz podczas odprawiania mszy. W moim domu nie było Biblii. Ani moja mama, ani mój tata nigdy nie wpadli na to, że można kupić Biblię. Więc ja myślałam, że Biblia to jest taki podręcznik, który jest tylko i wyłącznie zarezerwowany dla tak zwanych właśnie, nie wiem, popów, księży i tak dalej. W wieku 16 lat z potężnego braku poczucia bezpieczeństwa związałam życie swoje z zawodowym przestępcą. Przez lata świat ze swoją kulturą, siłą wpływał na moje życie. Mogę powiedzieć, że właśnie takich 400 proroków Bala mówiło każdego dnia do mojego życia. Nie miałam ani świadomości, ani mocy do tego, aby od tych głosów się odciąć, więc te głosy sterowały moim życiem. Byłam poraniona, rozgoryczona i tak naprawdę wewnętrzny mój ból przysłaniał mi wszystko. Mój wewnętrzny ból, to co ja przeżyłam, przysłaniało mi wszystko. Miałam okulary z bólu. Wiecie, jak to wygląda? Twój osobisty ból, twoja osobista tragedia, twoja osobista porażka może ci przykryć oczy naprawdę. Wiecie, jak to wygląda? Popatrzcie, ten zeszyt ma jakiś gabaryt. Wystarczy, że przysłonię sobie nim oczy i już nie widzę tego obrazu, który widzę wtedy, kiedy zeszyt mi oczu nie zasłania. I tak jest właśnie z wewnętrznym poranieniem, tak jest z jakimś bólem, tak jest właśnie z porażką. I ja tak miałam. Byłam poraniona, zdruzgotana, rozgoryczona, obolała, poszarpana, pokłuta, z niskim poczuciem własnej wartości. To mi tak naprawdę przysłaniało w ogóle wszystko. Mój ból, moja gorycz emanowała na wszystkich dookoła mnie. To jest najważniejsze, co ja dzisiaj czuję. To jest najważniejsze, że mnie boli. Masz tak? Kiedy usłyszałam słowa Ewangelii, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowa, że zbawienie jest z łaski, za darmo, aby się nikt nie mógł przed Bogiem przechwalać, to było to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Jak to? Bóg wszechmogący, taki autorytet, taki absolut i chce mi dać coś za darmo, to nie może być prawdziwe. Tak bardzo świat i religia chce skomplikować osobę Boga, chce skomplikować prostą informację o tym, że nie możemy zasłużyć sobie na zbawienie. Zbawienie jest za darmo. Dzisiaj możesz być potwornie brzydkim wewnątrz siebie człowiekiem. Ale kiedy szczerze zawołasz do Jezusa, kiedy pozwolisz się wyciągnąć z miejsca twojej osobistej kaźni, staniesz się synem albo córką i obywatelem nieba. Świętą krwią Jezusa zostaniesz zapisany w Księdze Żywota i już nikt i nic z tej księgi cię nie wymarze. Zanim poznałam Jezusa, byłam jak właśnie taka osoba, która siedziała w aucie, trzymała kierownicę, ale obok mnie siedziało dużo ludzi, którzy notorycznie włączali GPS-a. Notorycznie do mojego życia płynęły różne informacje. I niby mam samochód, niby trzymam w ręku kierownicę, ale po prostu nie jadę. Nie jadę, jestem unieruchomiona. A jak jadę, to się rozpijam. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, odcięłam się od 400 głosów proroków Bala. Co to znaczy, żebyśmy mogli to zrozumieć? Bóg nie zabrał nas z tego świata. Rozumiecie? Bóg nie zabrał nas z tego świata, ale dał nam autorytet, moc do tego, abyśmy na tym świecie żyli, funkcjonowali i jako Kościół wytyczali kulturę nieba. Kulturę nieba. Kulturę nieba. Dzisiaj od godziny 13 pokazujemy wam kulturę nieba. Kulturę nieba. Pokazujemy wam pewność, zdecydowanie. Nie mówimy do was, że nie przychodzą do nas różnego rodzaju złe rzeczy. Przychodzą, bo taki diabeł ma zawód. A że są czasy końca, więc tak naprawdę spieszy się. Ale pokazujemy wam jedną rzecz, że my nad tymi różnymi rzeczami panujemy. Panujemy nad chorobą, panujemy nad informacją, która każdego dnia płynie do nas. Już po włączeniu telewizji, po włączeniu radia, ram pam pam i Magikal. Piwo, wino, mleko. Człowiek coś takiego rano w ogóle usłyszy, wiecie o co chodzi? To jest jakiś szok. Ale można być zbawionym człowiekiem, narodzonym na nowo, wypełnionym Świętym Duchem i można każdego dnia czytać Boże Słowo i zmieniać siebie i okoliczność wokół siebie. Tak naprawdę przez moje życie przetoczyła się bardzo duża ilość zranień, traum, ale nie pozwoliłam, aby te traumy i rany przysłoniły mi słowa Ewangelii. Nie myśl aż tak poważnie o sobie. Bóg ma dla ciebie dzisiaj ratunek. Bóg ma dla ciebie dzisiaj pomoc. Żeby zobrazować wam troszkę moją traumę i moją ranę, więc Artur, który tutaj stał z przodu, kiedy był zawodowym przestępcą, chciał mnie kiedyś zabić. W 6. miesiącu ciąży pobił mnie. Chciał mi nożem wyciąć płód. A kiedy oddaliśmy swoje serce Chrystusowi, kiedy uznaliśmy swoje życie za stare, kiedy przyjęliśmy przebaczenie, kiedy się rozprawiliśmy ze swoimi ranami i lękami, to my jesteśmy małżeństwem. I jesteśmy małżeństwem szczęśliwym. Świat, co powie świat? Ale frajerzy, trzeba było się rozejść. No co ty? A jak ci kiedyś jeszcze dowali? Pamiętam, jak byliśmy kiedyś lata temu w TVN-ie na jakiejś takiej pogadance. Już nie pamiętam, która to pani zapytała mnie tak naprawdę, słuchajcie, szczerze, tak bardzo, bardzo szczerze. Pani Agato, ale nie boi się pani, tak po prostu, że nagle Artur zza węgła panią zaatakuje. Nie, nie. Bo w miłości nie ma lęku. Nie boję się, że mnie Artur zza węgła zaatakuje. Nie boję się, że Artur w nocy wstanie i mnie, nie wiem, będzie mnie dusił na przykład. Dlaczego? Bo jest nowym człowiekiem i ja jestem nowym człowiekiem. A więc choć tak naprawdę waga zranień i traum w moim życiu była bardzo duża, bardzo, i po ludzku mogła mi przysłonić wszystko, to kiedy spotkałam się z Ewangelią, to zdecydowałam, że oddaję moją uwagę Bogu. Oddaję moją uwagę Słowu, że jest ktoś, kto mnie kocha, że jest ktoś, kto jest w stanie podźwignąć moje życie, jest ktoś, kto ma dobre myśli o mnie, jest ktoś, kto mnie kocha w takim stanie, w jakim jestem. Dzisiaj żyję życiem oddanym Bogu, pełnym pasji i tak naprawdę w zasadzie jakbym nigdy nie doświadczyła w moim życiu żadnych traum i żadnych zranień. Wiecie, komu mogę za to wszystko podziękować? Bogu. Bogu, ponieważ potężna informacja o tym, że On mnie kocha, że wtedy, kiedy jeszcze byłam grzesznikiem, Chrystus zdecydował się, aby umrzeć za mnie, podniosła moje życie. Wszystko, co dzisiaj tutaj mówiliśmy i robiliśmy, jest w jednym celu, abyś usłyszał rozwiązanie i abyś na to rozwiązanie odpowiedział dzisiaj Bogu. Ale zdaję też sobie z tego sprawę, że można przejść obojętnie. Można przejść tak, jakby się nic właśnie nie słyszało. Właśnie z powodu swojej osobistej tragedii. Jest mi tak źle. Moje jest najważniejsze. Tak się dzisiaj czuję. Tragedia, traumy i poranienia przysłaniają nam, kochani, każdego dnia proste rozwiązanie od Boga. A Bóg się nie zmienił. Tak się Bogu upodobało, aby ludzie się zbawiali przez proste zwiastowanie Ewangelii. Przez proste zwiastowanie Ewangelii. Między innymi ewangelizujemy dlatego, że zrozumieliśmy to, że to jest ogromny przywilej i nakaz od Boga. Kiedy ja usłyszałam słowa Ewangelii, a potem poznałam w naszym mieście tak zwanych wolnych chrześcijan, to wiecie, nigdy nie widziałam ich na ulicach ewangelizujących, nigdy ich nie widziałam na ulicach, aby nieśli proste rozwiązanie. A ja postanowiłam inaczej, że ja chcę nieść ludziom rozwiązanie. Chcę mówić do ludzi o zbawieniu, o ratunku. Osiągnęłam w Chrystusie Jezusie przewagę nad moimi zranieniami i traumami. Z jednego powodu, to mój Bóg jest wart mojej uwagi. To mój Bóg jest wart mojej uwagi. Czy Magikal mnie śmieszy? Tak, jak najbardziej. Ale Magikal nie kształtuje jak gdyby mojego wnętrza. A to, z czym dzisiaj świat ma między innymi problem, to to, że wypełnia swoje wnętrze masą debilizmów. Dziewczyny, wiecie, o co chodzi? Znacie Magikala. I Gocha. Nie wiem, jak on ma na imię. Jak ma na imię? Jak? Daniel. Zobaczcie. Rozsławili się poprzez internet. A Bóg rozsławia się poprzez to, że wierzący ludzie, czyli Kościół, wychodzi na ulicę i zwiastuje Ewangelię, bo tak Bogu się upodobało, aby ludzie się zbawiali przez proste zwiastowanie Ewangelii. Zdecydowałam, że nie będę patrzyła na bałagan mojej duszy. A kiedy oddałam życie Chrystusowi, to wiecie, miałam bałagan jeszcze w swojej duszy, ale zdecydowałam, że to, co zrozumiem ze Słowa Bożego, będę wprowadzała do mojego życia. To, co zrozumiem, będę tym żyła. Nie stałam się klubowiczem czytania Biblii, tylko czytałam ją i przyjmowałam ją do mojego życia jak pokarm. Jak pokarm. Są świadectwa ludzi, którzy rezygnują z leczeń i w myśl przyjmowania leków przyjmują każdego dnia 3 razy dziennie porcję Bożego Słowa, bo Boże Słowo jest jak miecz, jak młot, jak lekarstwo. To, na co patrzysz, zawładnie tobą. Wiesz o tym? To, na co patrzysz, zawładnie tobą. Bardzo łatwo jest właśnie oglądając te bzdury na internecie, na TikToku, bardzo łatwo jest w to wszystko wpaść. Potem nie wiesz, czemu tak mówisz, czemu właśnie tak śpiewasz, czemu taki wiersz ułożyłeś. Potem się okaże, że biegniesz do domu, bo chcesz włączyć Magikala. A co Magikal ci powie? Mama, piwo, wino, mleko. Wiecie, to mówię to po to, żeby to wyszydzić. Żeby to wyszydzić, żebyśmy jako ludzie zaczęli kopać, żebyśmy jako ludzie spojrzeli wyżej, żebyśmy jako ludzie zechcieli odgrzebać to, kim jesteśmy. Bóg ciebie i mnie stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. On chce, żebyś żył. On chce, żebyś był żywy, niedobry, niemoralny, żywy. Księga Jozułego 1:8. Niechaj się nie oddala księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko to, co w niej jest napisane. Wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Żydzi mają ten przywilej i taki rytuał, że oni głośno wypowiadają Boże Słowo. Oni je czytają i wypowiadają na głos. Już psychologia o tym mówi, że kiedy tylko i wyłącznie przyglądamy się na coś, tak, jesteśmy w stanie jakiś element zrozumieć, ale kiedy jeszcze na głos wypowiadamy Boże Słowo, to w naszym mózgu następują jeszcze większe połączenia. Słowo ma w nas wchodzić i wychodzić jako osobista deklaracja, co jest dla nas prawdą. Dlatego między innymi robimy to, co robimy. Wychodzi z nas Słowo jako deklaracja tego, kim jest dla nas Jezus. Robimy to, co robimy jako deklaracja tego, jaką wdzięczność mamy wobec Boga, który dał nam zbawienie. Księga Jozuego opisuje coś bardzo wyjątkowego. Wejście Izraela do ziemi obiecanej. Jeden z wersetów, który definiuje Księgę Jozuego, to werset taki. Nie zawiodła żadna z Bożych obietnic, a wszystkie się wypełniły. W trakcie bitew, które Jozue prowadził, działo się sporo fajnych rzeczy. Między innymi to, że w jego bitwę włączali się Boży aniołowie. I oni stawali po stronie Izraela. Kiedy pojawiali się aniołowie, to zrzucali kamienie z nieba, które spadały na wrogą armię wobec Izraela. I Biblia mówi, że było więcej pokonanych od spadających kamieni niż tych, których dosięgnęła armia. Czujesz? Bóg walczył za Jozuego. Bóg prowadził jego bitwę. I wiecie, to jest Stary Testament, wtedy jeszcze nikt nie był na nowo narodzony, ponieważ nie było śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ale taki sam autorytet, taką samą pomoc od aniołów mają ci, którzy oddali Jezusowi swoje życie. Kiedy ja oddałam swoje życie Bogu, byłam w takiej trudnej sytuacji, byłam w trudnym położeniu. Z uwagi na to, że związałam się z człowiekiem, który był zawodowym przestępcą, moje życie zostało też poczęstowane różnymi przykrymi sytuacjami. I w 2004 roku ja zostałam aresztowana jako współudziałowiec w zorganizowaniu grupy przestępczej. I co wam chcę powiedzieć? W myśl właśnie tego, że Boży aniołowie walczyli razem z Jozuem, że z nieba spadały kamienie i liczba tych, którzy zostali zabici przez aniołów, była większa niż tych, których dosięgnęła armia. Ja czegoś takiego doświadczyłam w swoim życiu. Wiecie, kiedy jako jeszcze niezbawiony człowiek, ale już wiedzący o tym, że Bóg żyje, stanęłam przed prokuratorem i groziła mi naprawdę spora odsiadka. Zawołałam do tego Boga, jak umiałam, po prostu w sercu swoim powiedziałam: Boże, jeśli jesteś żywy, trup mnie nie interesuje, bo trup mi nie pomoże. Wiesz, jak jest? To nie było moje... Ja nie szukałam jakiejś opcji, ja potrzebowałam radykalnego ratunku. Ja potrzebowałam w ogóle Boga w akcji, potrzebowałam niebiańskiej interwencji. Potrzebowałam nie pójść do więzienia, ponieważ w domu został mój syn. I powiedziałam: Boże, jeśli jesteś żywy, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I chcę ci powiedzieć, że nie zamknęli mnie do więzienia. Po ludzku ten temat był niemożliwy do załatwienia. Nawet adwokat, który rozmawiał ze mną, powiedział do mnie: Pani Cerońska, po ludzku to było niemożliwe. Ale co ja wtedy zrobiłam? Ja zawołałam do tego Boga. Moje oczy, moje serce zwróciło się ku Bogu. Cała ja z potencjałem siebie całej powiedziałam: jeśli jesteś żywy, bo trup mi nie pomoże, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. Bóg potrzebuje, abyś mu uchylił kawałek drzwi. On potrzebuje decyzji Twojej. I to, czego doświadczyłam, to była potężna ingerencja Boga. Z tak potężnej sprawy nie mam pojęcia, ile lat mi groziło. Na moją firmę były wyłudzane pieniądze, były brane ekskluzywne samochody i nigdy nie oddawane. Kochani, mi groziły lata więzienia, a w konsekwencji dostałam taki wyrok. 3 lata w zawieszeniu na 1,5 roku. Bóg zaingerował, ponieważ ja zwróciłam się ku Niemu. Zwróciłam się ku Bogu. Nie w sposób religijny, ale w sposób taki, że pragnęłam. Tam nie było nikogo. Sama zawołałam do Niego, jeśli jesteś żywy, On jest żywy. To jest alfa i omega, pierwszy i ostatni. Nie zawiodło mnie to, co opisuje Księga Jozuego. Bóg zainterweniował w moje życie. Przyszedł do mnie ze swoją mocą, z całym potencjałem, z całą swoją osobą. Nie zawiodła mnie żadna z Bożych obietnic. Pozwoliłam, aby Boże Słowo do mnie przemówiło. Kiedy wyszłam od tego prokuratora, to nie miałam takiej potrzeby, aby oddać Bogu swoje życie, aby stał się Panem mojego życia. Jego interwencja była natychmiastowa, ale ja nie miałam takiej potrzeby, aby oddać Jemu swoje życie. Uważałam, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Jezusa zabili, mnie chciano, żywcem pójdę do nieba. Miałam własną wagę. Wydawało mi się, że źli ludzie, tacy, którzy są źli tak na oko. Artur zamordował człowieka, produkował narkotyki, był zły. Tacy ludzie potrzebują zbawienia, ale ja, mojego wnętrza nie widzi nikt. Wiecie, o co chodzi? Nie muszę się z nim obnosić. Więc ja nie potrzebuję zbawienia. I nie miałam takiej potrzeby, aby Jezusowi oddać swoje życie. Ale penetrowała mnie ta myśl, że a jeśli on żyje, a jeśli on żyje, a ja nie oddam mu swojego życia i spędzę wieczność w piekle, bo już wiem, że zainterweniował. Po ludzku nie mam w ogóle, nie umiem tego uargumentować. Powinnam siedzieć, a nie siedzę. Wróciłam do domu, podpisuję tylko dozór policyjny, nie mogę opuszczać kraju, ale nie siedzę w więzieniu. I wiecie, miałam w domu Biblię, Biblię Artura. I tak jak stałam, tak jak umiałam, tak jak czułam, tak jak prowadziło też mnie moje serce, powiedziałam: Boże, Artur Cię przepraszał za jakieś grzechy. A ja, wiecie, ja to do niego powiedziałam naprawdę szczerze. Ja mówię: ja nie mam Cię za co przeprosić, co Ci powiem? Paliłam papierosy. Więcej grzechów nie pamiętam. No, czasami mi się tam zdarzyło na jakiejś imprezie poćpać. No ale to co powiem? To przeszkadza to Bogu? Ja tam se na dobro robiłam. Co ja w ogóle mu powiem? No ja w ogóle nie widzę w sobie grzechu żadnego. Co mu powiem? Pyskowałam mamie i tacie. Więcej grzechów nie pamiętam. Wiecie, to jest właśnie to, co mówimy w kościele katolickim, nie? Puk, puk, puk. Byłem niegrzeczny. W tamtym roku się nie rozliczyłem z PIT-u, nie płaciłem podatków, więcej grzechów już nie pamiętam. Idź, synu. Odmów 2 razy. Zdrowaś Mario i Ojcze Nasz. Jesteś usprawiedliwiony. Zostało Ci odpuszczone. Śmieszne, wiecie, nie? Włączcie myślenie w ogóle. Pomyślcie o tym, nie? Głupie takie trochę. I wiecie, zaczynam do niego mówić tak z serca. W sensie: Boże, no jeśli ja naprawdę jestem winna, za winną mnie uważasz, to przekonaj mnie. Ja będę czytała to słowo i Ty mnie po prostu przekonaj, że ja potrzebuję zbawienia. I wiecie, ja zaczęłam czytać tą Biblię i przeczytałam, że jeśli mężczyzna spojrzy w swoim sercu pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. Duch Święty, Duch Boga żywego w moim własnym pokoju przekonał mnie o tym, że na pułapie mojego serca popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Mam syf, że na zewnątrz tego nie widać, bo z natury jestem lękliwa. Więc pewnych rzeczy nie robię, bo się lękam lub się wstydzę. Ale w swoim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy, a Bóg podniósł wszystko do rangi serca. I ja we własnym pokoju klęknęłam na kolana. Spadł na mnie ciężar moich win, moich przewinień, brudu mojego serca. Rozumiecie? Przetaczały mi się w ogóle przed oczami różnego rodzaju sytuacje. Takie, które mógł mi tylko przypomnieć Bóg. I zaprosiłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela do mojego życia. Poprosiłam, aby mnie obmył swoją świętą krwią i zaprosiłam Ducha Świętego. I On mnie wypełnił. I to jest dla każdego człowieka. Nie potrzebujesz wejść w jakieś szczególne miejsce. Nie potrzebujesz być, nie wiem, przy kimś. Możesz zrobić to sam. Możesz zawołać do Boga sam. Możesz sam do Niego powiedzieć. I krok po kroku, kochani, powychodziłam z mojego życia, z różnego rodzaju traum, zranień i tak dalej. Po prostu dałam moją uwagę Bogu. Dałam moją uwagę Bożemu Słowu. Wiecie, kiedy nawracałam się, kiedy klęczałam na moich kolanach, to to, co przychodziło do mojego serca, nazywałam to po imieniu. Każdy grzech nazywałam po imieniu. Dzisiaj ludzie próbują coś ładnego o sobie powiedzieć. Jak kradłeś, to powiedz, że byłeś złodziejem. Jak byłaś prostytutką, to powiedz, że byłaś prostytutką. Nie koloryzuj tego. Wszystkie rzeczy nazywałam po imieniu. Byłam złodziejem, byłam cudzołożnicą, byłam mordercą, ponieważ w sercu swoim życzyłam tego ludziom. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, że nie zrobiłam pewnych rzeczy fizycznie, ale na pułapie własnego serca grzeszyłam jak ci, którzy autentycznie zabijają. Nie ma to żadnego znaczenia, czy ja, która rozmyślałam o tych rzeczach i chciałam to czynić, ale nie miałam odwagi. Czy na przykład Pershing, który był w mafii pruszkowskiej i autentycznie zabijał ludzi. Przed Bogiem nie ma to żadnego znaczenia. Karą za grzech jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Jeśli jesteś osobą, która w swoim życiu nie zawarła przymierza z Bogiem, nigdy w życiu nie odpowiedziałeś Bogu na to, co zrobił dla ciebie na krzyżu, biorąc na siebie wszystkie twoje winy, wchodząc w miejsce twojej kaźni, decydując się na to, aby zostać obwinionym za całe zło twojego życia i za to, że zapłacił za to najwyższą cenę, czyli zapłacił cenę oddając samego siebie. Oddając samego siebie. To chciałabym, żebyś pomodlił się dzisiaj ze mną. Chciałabym, abyś poświęcił dosłownie 30 sekund. Pomyślał o tym, co ci powiedziałam. Abyś dał Bogu swoją uwagę. Jeśli nigdy nie odpowiedziałeś na słowa Ewangelii, nigdy nie pojednałeś się z Bogiem, nigdy nie myślałeś o tym, co życie Jezusa znaczy dla ciebie. Jakie konsekwencje dla mojego życia może mieć śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? To pomyśl o tym dzisiaj. Potężne konsekwencje. Jeśli nie oddasz Jezusowi swojego życia, pójdziesz do piekła. I to jest naga prawda. I czy my by ją wykrzyczymy, czy powiemy ją łagodnie, to ona jest po prostu prawdą. Pomódl się ze mną. Powiedz: Boże, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie. Dziękuję Ci, że mnie kochasz. Oddaję Ci moje grzechy, cały mój bunt i całe moje nieposłuszeństwo. Oddaję Ci siebie i przyjmuję Twoją ofiarę. Zapraszam Cię, abyś zawładnął moim życiem. Zrób to poprzez swoje słowo. Niech Twoje słowo zawładnie moim życiem. Chcę je widzieć, chcę je czytać, chcę je słyszeć i wypowiadać. Zapraszam Cię do mojego życia jako Pana i Zbawiciela. Jeśli pomodliłeś się tą modlitwą, jeśli oddałeś szczerze Chrystusowi swoje serce, to od dnia dzisiejszego jesteś zbawionym człowiekiem. Idziesz do nieba, Twoje imię personalnie zostało zapisane w Księdze Żywota. Zostałeś dzisiaj wyciągnięty z Twojej osobistej ciemności i z Twojej osobistej śmierci. Nie szukaj tego w uczuciach, nie szukaj tego w emocjach, ponieważ tam tego nie znajdziesz. Zacznij czytać Słowo Boże. Zacznij poznawać siebie z Bożego Słowa. Zapraszamy Cię też na spotkanie żywego Kościoła. My się spotykamy co niedziela na ulicy Dzierżoniowskiej 11 o godzinie 10. To jest bardzo ważne, komu pozwolisz wpływać na Twoje życie. Kiedy ja oddałam serce Chrystusowi, od razu stałam się częścią żywej wspólnoty. Stałam się częścią Kościoła. Zrozumiałam, że zostałam wywołana ja, jako Agata Cerońska, z mojej osobistej śmierci i z mojej osobistej ciemności. Zdecydowałam i zapragnęłam, aby połączyć moje życie z takimi samymi ludźmi, z ludźmi, którzy mają niebiańskie DNA. Ty też tak zdecyduj. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę i cieszę się, że daliście też swoją uwagę Bogu. Amen.